Jakiś czas temu kupiliśmy takie farby i to są próbniki. I stwierdziłam, że dzisiaj jest ten czas, gdzie przełożę je na karteczki i zobaczymy, jak te próbniki wychodzą. Także sobie każdą karteczkę opisuję, żebym wiedziała, co to za kolor, żeby nie było przypału potem. I biorę się za malowanie. Już schlepałam sobie zasłonę z tyłu. Więc zanim będziecie to otwierać, to dobrze to wymieszajcie. To taki typowo biały. Wpadłam na absolutny diaboliczny plan. Chcę zerwać te obrazy z tyłu. Dlaczego zerwać? Bo one są przyklejone na taśmie dwustronnej. Chłopaki są na górze, a ja zastanawiam się, czy nie zrobić tutaj rozróby. Klamka zapadnie, że trzeba zrobić tu remont. Bo Krzyś nie zniesie smug, które prawdopodobnie powstały, wiecie, takich odcięć od tych obrazów, no bo jakby nie było, są tu już chyba jakieś 4 lata zrobić to. Zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. Zróbmy to. Raz się żyje. Telefon spadł. Został ostatni, największy. Ja pierdziu, jak tu teraz dziwnie, nie? Ale brudna ta ściana. O, fucking shit. No i widzicie, my kleiliśmy te obrazy na takich taśmach i one teraz powinny zejść, ciągnąc je w dół, bez problemu. I nie uszkodzić tynku. Pierdzielnie mnie to w rękę. Au! O, tym razem się udało. Po prostu trzeba cierpliwie to powolutku ściągać. O, właśnie nie tak. Tak, tak nie wolno tego ściągać. Odlepiam je, żeby Krzyś ich nie przy... wiecie, nie założył. Zajebnięta, nie? Mówię, tu wejdzie, to będzie taka wojna. Co ty znowu wymyśliłeś? Już całą narrację znam, nie? Nie założę tych obrazów. Nie ma szans. Drugi raz już nie. Już mi się po prostu, słuchajcie, znudziły te obrazy. Opatrzyły i chciałabym tu zrobić bardziej przestronnie, a te obrazy tak trochę psuły mi feng shui. Dobra, ta ściana będzie po prostu ewidentnie do tynkowania jeszcze. Klejstrowania dziur i inne. Te taśmy już zgrębiały. I teraz następnym razem, jak będziemy tutaj kłaść, to na pewno na wózkach. Nie pójdę w te taśmy już drugi raz. Przynajmniej w takich miejscach, tak, gdzie macie komin i tak dalej, to okej, spoko. Natomiast w takich przypadkach jak tutaj, to nie. To zrobiłam dlaczego? Dlatego, że będę mogła sobie zmieniać na przykład obrazy na pory roku. No ale jak widzieliście, część tych taśm po prostu schodzi razem z obrazem. Więc ta opcja w ogóle padła. I tak samo mogłam sobie zmieniać obrazy do pół roku, wieszając je na gwoździach, nie? No, także to nie jest dobra opcja. Oprócz tego cięższe obrazy, te się dobrze trzymały. Ale mieliśmy takie inne obrazy i one po prostu spadały, nie? Spadały. O ja, tutaj to się urwało kawałek tynku. Nie idzie. Jest! Zrobiłam to! Martuś, one tu fajnie pasowały. Nie pasowały fajnie. To ja ci je rozłożę. Już znalazłam im miejsca, żeby nie było. I co tutaj dasz? 4 ładne ramy, żeby zrobiło się tutaj czysto i porządek. Nie jestem zadowolony. Mam twoją reakcję. Popatrz, jak wygląda ta ściana. Ona już się prosi o malowanie, Misiek. Normalnie jest czarna przy suficie. Malujemy ją na ten sam kolor. No i kiedy to chcesz malować? Teraz ściągłaś to i będziemy nagrywać, a jest... Kiedy? W przyszłym tygodniu.
A tu? Ty kochasz robić remonty, ale tylko przez pierwszą godzinę masz być. Sama z tego zrobię. A później jak trzeba już dłużej coś porobić, to już zaczynasz narzekać, że jest brudno. Okej, okay, teraz widzicie mojego męża, a potem po efekcie końcowym przyzna mi rację, że wygląda lepiej. No. U was też się zaczynają w ten sposób remonty? Wielkie rzeczy potrzebują wielkich poświęceń. No. Zrobiłam pierwszy krok. Ale zadowolony. Teraz czas na reakcję Mikołaja. Co tu robiliście? No widzisz jakąś różnicę? Co tu robiłaś? Ściągnęłam obrazy. No bo jedą dacie. Będą inne. Jakie? Ładniejsze. Ich nie widzę. No bo jeszcze ich nie ma. Chciałam przyjechać. Tak. Widziałeś, jaka jest brudna ta ściana? O, tu to pękane. No. Tu to pękane. Mhm. Musicie to oprawić. Zdecydowanie. To same. To widzisz, tam jest to pękane. To nie fair. Muszę to zrobić. Tak. Podoba ci się ten mikrofon, co? Tak. No, będzie nagrywać, ale nie rób tatusiowi teraz. Nie mogę sama czekać. Nie możesz się doczekać? Tak. Przygotowujemy się do nowego formatu opowieści dziwnej treści. Tak. 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 Gadaj. Mów. Mów. No zaraz tatusiu stawię na razie. Ja to zrobię. Witam Hejo. Was bardzo serdecznie. Gadaj. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Andrzej Menda. Dzisiaj czekają nas opowieści dziwnej treści. Tak. Teraz Ty będziesz mówił. Teraz ja. No i Cię odsłuchamy. Co Ty no na już. To? Możesz mówić. Ja się to sobie tak bryzę. Aha, okej. Okay. Jak ja! Dzień dobry, witam Was w ten pochmurny i deszczowy dzień. Ja właśnie dojechałam do Halinki i dalej walczymy o moje idealne usta. Dzisiaj prawdopodobnie albo będzie już ostatni etap rozpuszczania, zobaczymy jak to wygląda, albo już będziemy je robić na nowo, więc obu opcji nie mogę się doczekać. Przyjechałam idealnie, bo za 10 minut mam wizytę. I co, ja Wam życzę dnia pięknego i mam nadzieję, że nieco bardziej słonecznego niż ten, który panuje u nas. Brakuje mi słońca, a Wam? Ja kocham jesień, ale jestem strasznie podatna na pogodę. Kocham złotą polską jesień, słoneczną i ciepłą, nie? A taka pogoda to już mi gdzieś tam nastręcza tą zimę, którą też by the way bardzo, bardzo lubię. Natomiast wolałam, żeby zamiast tego deszczu padał puszysty śnieg. No, dobrze, idę. Robimy jeszcze jeden zabieg, bo tak ma być czas i w ferworze walki o urodę. Technikum mezoterapii, my podamy produkt, który będzie oddrenowywał wodę. Tak, i chodzi o okolice pod oczami. Teraz wyglądam jak Zenon. Zenon to ja. I popatrz, teraz widzisz, jaką nie mam różową skórę, nie? Ale tutaj nie mam po samoopalaczu, tylko tu, gdzie nie mam samoopalacza. Ja nienawidzę tego różowego pigmentu w mojej skórze. Dlatego zmieniam sobie go, bo dla mnie taki jest zdrowszy po prostu, wiesz. No tak jest, no. Ale ja też mam taką różową, taką sinabą. Tak, ale najlepsze, wiesz, jeszcze jak masz ten taki oliwkowy czy coś, no to ten różowy wygląda jak poparzony. I ostatnio mój mąż, wiesz, wychodzimy na ten, na zewnątrz z psami, a on mówi, że Jezus Maria, jakaś ty jest biała. Dobrze się czujesz? Miał mnie łapać, myślał, że ja zesłabię. Ja mówię, nie, no po prostu samoopalacz zszedł zewsząd. Musiałam się przyjść do Was pokazać, czy wyglądam źle. Owszem, wyglądam. To zaraz będzie schodzić, bo to tylko i wyłącznie preparat. Nawet jak, wiecie, do słońca to tak nie widać, ale patrzcie, jak... O, jak nie ma słońca!
końca to mam takie wory jak kiedyś. Ja miałam takie kiedyś worki pod oczami, słuchajcie. Jadę do sfery, bo muszę skoczyć do jednego sklepu. Mam nadzieję, że to zejdzie. No nie będę tego masowała, bo nie mogę. Nasza twarz to jest jak kwestia ze sprzątaniem, no nie? Jak chcesz posprzątać dom, to najpierw robisz jeszcze większy bałagan niż był na samym początku, no nie? I dopiero potem się sprząta. I tak samo jest z twarzą, że trzeba narobić bałaganu, żeby potem było cacy. Dobra, jadę, zadzwonię sobie do chłopaków, co tam u nich i lecę. Byłam w Action, kupiłam dres, pokażę wam go w domu, ale jak on leży na mnie, to zobaczycie na Instagramie i na drugim kanale będę robiła taką znowu recenzję gadżetów z Action, bo mam ich kilka, które mogą się przydać w takim codziennym użytku i sama jestem ich strasznie ciekawa. Kupiłam też lampki, miałam iść tylko i wyłącznie po prezent dla Mikiego i tak to jest z tym Action, ale te lampki są o tyle spoko, że ładuje się je na USB i to jest fajne i niefajne, bo trzeba je ładować, ale fajne jest dlatego, że tam, gdzie nie macie pociągniętego kabla, a chciałybyście sobie doświetlić, to taka opcja, to jest taka babska opcja na remont, no nie, ja to tak nazywam. Także teraz jadę jeszcze szybciutko do Lidla, ale to tak w mgnieniu oka do paczkomatu, bo muszę wysłać paczki i do te DHL boxu. A to mam w dwóch różnych miejscach. Tutaj. Dobra, jadę. Oficjalnie rozpoczął się okres przedświąteczny. W paczkomacie nie ma miejsca. Teraz akurat się minęłam z kurierem i powiedział mi, że nie ma szans, że wpakuje, bo załadował i jest full paczkomat, a on ma jeszcze 50 paczek do włożenia, więc jadę do jakiegoś kolejnego. I od razu przypominam, że to jest czas, aby kupować prezenty świąteczne, a u nas najlepsze książki, najlepsze przepisy i słuchajcie, wpadły deski kucharskie, takie grube, drewniane, funkcjonalne i multifunkcyjne. Także wpadajcie koniecznie na sklep, ja Was serdecznie zapraszam. To jest mój chyba czwarty paczkomat. Za każdym razem byłam razem z kurierem i mówił mi, że już nie ma miejsca. Na razie udało mi się wysłać jedną paczkę. Trzymajcie kciuki, abym wysłała wszystkie. Mam ich tutaj cały bagażnik. No. I jak? Otwieramy? Już nie wiem, czy to mój palec, czy to ta walizka. Co to tu jest? O, jaki transport. To sam możesz tutaj na wjazd zrobić. O, co to jest? Ten piasek jest taki ciemny. A ja dzisiaj się zabieram za fasolkę po bretońsku. Krzyś mi już trochę podgotował fasolę. Muszę ją przełożyć do większego garnka. Będę podsmażała kiełbaskę. Także dzisiaj fasola. Fasola. Ja już cała płaczę przez cebulę, ale u nas nie robi się mało fasolki po bretońsku. Jak ja już robię fasolkę po bretońsku, to jest tego gar taki, że jemy ją cały czas. Moja mama też tak robiła, że jak już robiło się, zabierało się za fasolkę po bretońsku czy bigos, to tego się robi naprawdę dużo, to też mogę mrozić i potem wyciągać, gdy nie mam pomysłu na obiad albo nie mam po prostu czasu go gotować. Ostatnio w Lidlu kupiłam taką herbatkę i powiem wam, że przyjemna, tak żeby dołożyć jeszcze do tego pomarańcze na przykład, jakiś syrop malinowy, goździki, no takie herbaty jak znajdziecie u nas w książce, coś dobrego. Tylko nie dawajcie tutaj, nie mieszajcie jej z cynamonem. To taka moja, jakoś nie bardzo pasuje i trochę się gryzą. A tak cała reszta, żurawina i inne sprawy pasują idealnie. Także ja ją chcę przesypać do słoiczka, bo nie lubię w takich opakowaniach, ale chciałam ją wam jeszcze pokazać. Skończyła mi się tam ta świeca, którą pokazywałam wam w ostatnim filmie, ale teraz mam akurat sytuację, że świeca się tuneluje i pokażę wam, co zrobić, żeby to odzyskać. Ona już się, widzicie, tutaj roztopiła wszędzie, ale nie wszystko udało się jej roztopić, dlatego żeby wykorzystać ten wosk i żeby ta świeca dobrze się zaczęła topić, trzeba owinąć folią aluminiową. Już wam to pokażę i potem pokażę wam, jak będzie wyglądała ta świeczka, gdy już się dobrze roztopi.
Ja mam taką tutaj folię aluminiową, którą używam do takich świec, żeby nie zrywać cały czas, to mam taki kawałek gdzieś w szufladzie włożony. Może nie wygląda to estetycznie, ale nie musicie tego robić za każdym razem, tylko po prostu w takim etapie, jak widzicie, że to się zaczyna dziać. Fasolka zrobiona. Krzysiowi smakuje. Bardzo próbuję się jakoś wcisnąć. Te wszystkie te zabawki. No jest. I pokażę wam, jak wygląda świeczka. Zobaczcie, jak się pięknie wytapia. Więc jeżeli nie wiecie, co zrobić, to już wiecie, co zrobić. Nie ma za co. Ta-da! Oj, to też mi się prawie już dopaliło, ale z tą co zrobić? Świetnie.